serdecznie w kolejnym filmie, w którym będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, co wybrać dla psa, czy żelki, czy obroże, i przejdziemy od razu do odpowiedzi na to pytanie. A tak naprawdę odpowiedź na to pytanie nie istnieje jednoznaczna. Po prostu nie istnieje uniwersalna reguła, na podstawie której można byłoby wybrać, co jest bardziej odpowiednie dla psa. I tutaj marginalne znaczenie ma wielkość psa, czy jego płeć, czy też wiek, czy to, czy ma długą, czy krótką sierść. A ważniejsze są jego nawyki, temperament i to tak naprawdę, co chcemy osiągnąć. Tutaj chodzi głównie o na przykład pracę z psem. No i oczywiście na pewno każdy właściciel psa, który przywozi go do domu, tak, który kupuje szczeniaka, zadaje sobie to pytanie, co powinienem ubrać psu, czy szelki, czy obroże. I istnieją tutaj dwa przeciwstawne stanowiska. Z jednej strony właściciele boją się, że jeżeli nałożą takiemu młodemu psu szelki, to może to powodować jakieś uciśnięcia na klatkę piersiową, czy powoduje odstające łokcie, albo może uszkodzić żebra. A z drugiej strony ludzie myślą też, że psu łatwiej jest uwolnić się z obroży, co powoduje na przykład to, że może on nam gdzieś uciec na spacerze. A tak naprawdę prawda jest taka, że odpowiednio dobrane zarówno szelki, jak i obroża po prostu są dla psa bezpieczne, ale warunek jest taki, że muszą być odpowiednio dobrane. Jeżeli wybieramy codzienny ubiór dla psa, to ważne są przede wszystkim gabaryty psa i temperament, i także charakter naszych spacerów. Dla dużych i silnych psów o wysokim temperamencie będzie lepsza obroża, ponieważ będzie łatwiej na przykład zapanować nad podekscytowaniem takiego psa. Na przykład odwrócić jego głowę od czegoś. I również z tego samego powodu lepsza będzie obroża dla małych psów, które również są energiczne, temperamentne. Poza prawidłowo dobranym obwodem szelek, istotna jest także szerokość pasków tych szelek. Istnieje taka prosta zasada, że im większy pies, tym szersze szelki, tak? Czyli u psów silnych takie szelki szerokości 4-5 cm po prostu są najlepsze. Trzeba tutaj pamiętać, że małym pieskom jakieś zbyt szerokie paski, czy też jakieś wypukłe, nie wiem, ozdoby przy szelkach, czy coś takiego, mogą utrudniać chodzenie i powodować obtarcia. To może od szelek dla małych psów. Tutaj mam szelki dla małego pieska. Zapinają się one w ten sposób, na plastikową klamrę. I tu mamy kółeczka, które spinamy razem. I tu przypinamy smycz. Tu mamy pasek na dolnej części klatki piersiowej. No i w ten sposób wyglądają. Mamy tutaj również regulacje. Oczywiście tu są szelki przeznaczone dla małego psa. Są też również takie w rozmiarze dla psa średniego. Tutaj mamy już szelki dla trochę większego psa. Tutaj tak samo jak poprzednio, tak? Mamy tu klamerkę plastikową. I tu spinamy smycz. I tu mamy taki ładny wzór. Tu są takie groszki. No i tutaj mamy szelki bardziej profesjonalne, Julius K9, tutaj widać. I tu mamy tak, ten pasek jest na przodzie. Przekładamy go, oj, wypadło mi, przekładamy sobie go w ten sposób. I ustawiamy tutaj zgodnie z obwodem klatki piersiowej naszego psa, natomiast o tutaj ten pasek idzie na dole. Szelki to bardzo łatwo założyć, bo to tylko jest tak, że przekładamy tu przez głowę psa i zapinamy to u dołu. Tu mamy też fajną rączkę, która jest przypinana na
rzep. Tu sobie możemy psa za tą rączkę złapać. I mamy tutaj to kółeczko do smyczy albo do przypięcia, też do przypięcia identyfikatora. Tu są akurat szelki mojego psa. Co jeszcze jest fajnego w tych szelkach? To jest taki nowszy model. To, że tutaj jest taki zatrzask, który pozwala nam przypiąć tą rączkę. Który pozwala nam tą rączkę przypiąć, a tam w tych wcześniejszych, mniejszych było to na rzep. I to, co mogę powiedzieć przy tych szelkach, to że oto bardzo łatwo zmyć z tego materiału wszelkie zanieczyszczenie. Wystarczy nawilżyć szmatkę zimną wodą, oczywiście jeżeli nie są te szelki nie wiadomo jak brudne, ale jeżeli to są tylko takie lekkie zanieczyszczenia, żeby się tam gdzieś na spacerze się obetrze, o jakieś tam czy o ziemię, to bardzo łatwo to wytrzeć. I też co jest fajne, że tu ma z przodu ten pasek, również w tych mniejszych tak samo, on świeci. Świeci w ciemności, jest odblaskowy i te napisy również. Tutaj widzimy kolejne szelki firmy Julius. Są to szelki pasowe, nie mają tej zabudowanej góry. Ich zaletą jest to, że również posiadają do trzymania rączkę, która jest przyczepiona do szelek na rzep. A druga zaleta to fakt, że są wykonane z materiału, który bardzo łatwo wybrać. Nie posiadają też zbędnych odzów, więc nie musimy się martwić, że któraś z odzów nam może odpaść. Kolejna rzecz to obroże, również firmy Julius. Jak widzicie, ma także rączkę, taką samą jak w przypadku szelek. Jest wykonana też z takiego samego materiału jak poprzednie szelki. Jest ona oczywiście regulowana, ale występuje w kilku rozmiarach. Kolejna obroża to obroża firmy Patentopet. Jest ona wykonana z wodoodpornego nylonowego materiału i nazywa się obroża ze zintegrowaną smyczą. Chodzi tu o to, że ma wysuwaną rączkę i to szary ten pasek właśnie jest tą smyczą, która jest na stale wsunięta w kieszonce obroży i dzięki niej w ciągu krótkiego czasu nasza obroża może zamienić się w smycz, możemy łatwo chwycić psa bez konieczności przypinania smyczy i na przykład wyciągania jej z kieszeni. Posłużyć badaniami, które przeprowadzono w czasopiśmie American Animal Hospital Association w 2006 roku. Mierzyli oni, jak u różnych psów noszenie obroży, a noszenie szelek, jak wpływa na ciśnienie w oku. I badania te wykazały, że ciśnienie generowane przez ciągnięcie psa, kiedy ma nałożoną obrożę, powoduje wzrost ciśnienia w oku u psów. Więc jest to taki sygnał dla osób posiadających psy, które mają chorobę oczu, czy są zagrożone taką chorobą, czy mają jaskrę, mają chorą rogówkę, czy po prostu rasa jest narażona na takie choroby, szczególnie u psów z wypukłymi oczami. Po prostu w takim przypadku lepsze będzie stosowanie szelek. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, przyda się Wam, jeżeli macie taki problem lub też jeżeli zamierzacie kupić jakieś szelki, może zobaczyliście coś ciekawego i oczywiście zapraszam Was do całej oferty naszego sklepu, bo to, co tu pokazałam, to jest tylko część najciekawszych, moim zdaniem, produktów. I jeżeli może macie jakieś swoje ulubione szelki czy obroże, coś, co Wam szczególnie przypadło do gustu, co lubi Wasz pies i co fajnie Wam się wykorzystuje, to możecie dać znać w komentarzach, co to jest za produkt. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was, cześć!